Agnieszka Szpila, pisarka, aktywistka, ekofeministka. Nie ma skrupułów, walcząc z patriarchatem i dyskryminacją kobiet. Toczy bezwzględny bój o sprawiedliwe traktowanie osób z niepełnosprawnościami. Prowokuje, wskazuje drogę, nie boi się szczerości i hejtu. Kobieta petarda. Warszawa jest taka jak ja. Nieokiełznana, tętniąca życiem i sexy. Bardzo ją kocham. Za wszystko. Za życzliwość jej mieszkańców, za radość na ulicach, za Wisłę. Przepiękną, nieuregulowaną rzekę. Rzekę płynącą wolnością. W swojej twórczości, tak pisarskiej, jak i publicystycznej, zajmuje się głównie tematem dyskryminacji różnych grup społecznych. Walczę o to, by kobiety, które są w tym kraju większością, nie były dłużej traktowane jak mniejszość. Z drugiej zaś strony walczę o wyrównanie szans dla osób z niepełnosprawnościami. Nie o opiekę dla nich, a o uczynienie ich życia tak samo znośnym, tak samo dobrym, jak żyją osoby bez niepełnosprawności, osoby pełnosprawne. Chciałabym, żeby wszystkim tym grupom żyło się w Warszawie jak w takim najlepszym domu. Domu pachnącym świeżym ciastem i letnim powietrzem po deszczu.